Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, po powrocie za granicę dochodzą do mnie różnego rodzaju informacje. No nie są to ciekawe informacje. Chcę powiedzieć, że dekrety wystawione przez prezydenta są wszystkie ważne. Wszystkie ważne. To samo dotyczy dzienników urzędowych. To, że wiele osób zostało wyrzuconych, to musiało tak być. My musimy się oczyścić ze służb, a były właśnie służby i to bardzo niebezpieczne. Jedna z tych osób, najważniejszy w tej kancelarii, cytuję jego słowa, po to tutaj byłem tyle lat, żeby zniszczyć drugą RP. O kogo chodzi, to Państwo wiecie doskonale już. To tyle tylko w tym temacie. Natomiast wróćmy do rzeczy tych, które są obecnie. Proszę Państwa, nie zgadzam się z tym, a zostało to opublikowane przez rząd, że rząd zwolnił z płacenia podatków cudzoziemców, Ukraińców, Białorusinów. Nie będą też rozliczani z PIT-u. Nie bardzo rozumiem, czy to jest zgodne z prawem. Ale nie mówmy o prawie, skoro nie ma konstytucji. Jest tylko konstytucja 23 kwietnia 1935 roku. Jedyna ważna. Nie może być tak, żeby oni nie rozliczali się, skoro dostają 500 plus 800 plus, pracują, dostają po 12 tysięcy. Ale dlaczego tak jest? Otóż, drodzy Państwo, nie mamy rządu. Bo w normalnym państwie, niepapierowym, jest inaczej. To jest wszystko wielkie oszustwo, kłamstwo. Tak być nie może. Proszę Państwa, niedługo pozostało im trochę więcej jak 3 lata. Nie uciekną do Unii Europejskiej, bo ich ściągniemy. Będziemy też rozliczać, ale to już zupełnie inaczej. Ale teraz wrócimy do tego, co jest najważniejsze. Nie rozumiem i jest to dla mnie nie do pojęcia, że minister obrony narodowej nie interweniuje i nie zainterweniował odnośnie żołnierzy, którzy strzelali nie do ludzi, a w ziemię i w powietrze. Proszę Państwa, to jest zdrada. Oni walczyli o przeżycie. I dam przykład. Ten żołnierz, który został ugodzony nożem, zmarł. Co zrobił pan minister? Opuścił flagi do połowy masztu. Panie ministrze Kamysz, nie tędy droga. Proszę zająć się tą sprawą. Sprawa jest w prokuraturze krajowej. A zatem ja rozumiem, że pan minister i pan premier, no niestety, są tymi ludźmi, gdzie Wojsko Polskie, stojąc na granicy, nie ma prawa użyć broni w obronie własnej. Czyli mają być zabici. Tak jak ten 21-letni chłopiec. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo dużo mam telefonów od rodzin. Ale obawiam się czegoś znacznie gorszego. Buntu wojska. Bo w takim razie po co oni tam są? Czy są po to tylko, żeby byli zabijani? Czy po to, że mają strzec polską granicę? To pytanie jest do pana ministra Kamysza. Nie nabierajcie wody w usta. Tego się nie da zakopać. Nie da się schować. Ukryć do szafy. Cała Polska w internecie aż huczy, co się wydarzyło w Polsce. Proszę Państwa,
obawiamy się czegoś znacznie gorszego. Oby tylko w Polsce nie doszło do wojny domowej, bo to są prowokacje i kolejne podpalania, kolejne przestępstwa. Nie ma winowajców, ale są już właściciele, którzy będą budować tam apartamenty i bloki. Narodzie Polski, ocknijcie się z letargu i zacznijcie myśleć głową, mózgiem. I nie ma co patrzeć na obecną władzę. Nie ma co patrzeć, bo zbyt dużo dowodów jest, które mówią jednoznacznie, że łamie się prawo. Prawo jest codziennie łamane, dzień w dzień. Ja nie będę tutaj przedstawiał innych dowodów, bo po co? Na Facebooku są inni, którzy wyjaśniają to. Za to odpowiada minister obrony narodowej i nie kto inny. Pan Kamysz. Ja nikomu nie życzę śmierci, ale niech pan Kamysz wyśle swoje dzieci na Ukrainę. Bez broni, tam na granicę białoruską. A najlepiej jak sam pojedzie z panem Hołownią. Bez broni. Czy wy państwo nie rozumiecie, że tu chodzi o wybijanie narodu polskiego? Oficjalny komunikat z Ukrainy, bo mamy kontakt, ponad 500 000 żołnierzy ukraińskich zginęło. Ta wojna jest niepotrzebna, ale tacy przywódcy, jakich my mamy, którzy podjudzają do wojny światowej, niech sami uciekną. Proszę państwa, nie może tak być. Albo jesteśmy narodem, ale wygląda na to, że jesteśmy niewolnikami. To, co się dzieje w Unii Europejskiej, to, co robi i mówi Donald Tusk, daleko nie zajedziecie. Nie zajedziecie. Proszę pamiętać, że kadencja trwa 4 lata, no już teraz mniej. Stworzyliście różnego rodzaju komisje sejmowe, śledcze. Pamiętajcie, że następne będą dotyczyć was. I będzie to samo. To samo przedstawienie. Pewno, że nie podobało mi się wiele rzeczy w Prawie i Sprawiedliwości. Te łapówki, to wszystko. Ale proszę państwa, to jest wmontowane w układ Magdalenki. I to jest respektowane. Te cyrki, które robią dla głupiego goja, są autentyczne. Proszę państwa, ja nie jestem ani gojem, ani głupim człowiekiem. Jestem wykształconą osobą. I nie możemy przechodzić do porządku dziennego na inny temat. Że jest tak kwieciście, tak wspaniale. Ta manifestacja, którą zrobił Donald Tusk, mówi, że 30 tysięcy, tak, przeciwników, a może 2 tysiące było sojuszników. Najbliższe parę dni okaże się, ilu pojedzie do Unii Europejskiej. To, co słyszę, to, co mówią, nie będą głosować na żadną z tych partii. Będą głosować tylko na Konfederację. I słuszna decyzja. Trzeba uważać i zastanowić się. Ład zielony. Pan Trzaskowski mówi, planeta się pali. Tak, panie Trzaskowski, pali się tu Warszawa. Ten śnieg, który spadł, te ulewne deszcze, które Polskę nawodzą. To jest kara boska dla was. Kara boska. Za to przyjdzie was rozliczyć. Panie Trzaskowski,
Jak pan może powiedzieć, że ten ład popaprany, zielony, uchroni planetę Ziemię? Czy pan się dobrze czuje? Ja bym proponował, żeby pan zmienił lekarza na innego. Psychiatryka. Na pewno pan nie będzie prezydentem. Pan już był. I w pierwszych dniach, kiedy pan wygrał wybory prezydenta Warszawy, co pan zrobił? Zaczął pan od podwyżek. I co pan podniósł? Śmieci. Później wszystko inne, co jest z tym związane. A dzisiaj każecie Polakom płacić podatki za Ukraińców, za Białorusinów, którzy są w Polsce. No pięknie. Cały świat się z was śmieje. Z głupiego rządu się śmieją wszędzie. Ja byłem za granicą, w kilku państwach. Proszę państwa, to jest hańba. A teraz jeszcze aresztowaliście żołnierzy. Bóg was rozliczy. Ja wiem, że nie wierzycie w Boga. Ale Bóg jest sprawiedliwy. Święty Michał Archanioł z tym mieczem rozżarzonym będzie was rozliczał. Proszę, zapamiętajcie to. Jak można zwolnić z podatków, ale polskie podmioty likwidujecie. 65 tysięcy firm zamknęło działalność. 91 tysięcy zawiesiło działalność. Wykonuje pan, panie Tusk, polecenia pani Urszuli Lejwody. Tak, szanowni państwo. Nie będę się więcej wypowiadał na ten temat, ale apeluję do żołnierzy. Nie możecie używać broni, bo użycie broni, aby odstraszyć napastników, to jest więzienie. Rozumiecie? Apeluję do generałów. Do generałów może nie, bo to oni są nieważni. Marionetki. Ale do oficerów, do żołnierzy. Musicie się zastanowić nad rozkazami, czy wykonywać, czy nie wykonywać. Bo jak wykonacie rozkaz, to traficie do więzienia. A zatem macie rozum? To zróbcie to rozważnie. Co z tego, że 21-letni żołnierz nie żyje? Nie żyje, bo był co? Nie miał broni, nie użył broni. Dostał za to nożem. A ostatnie wydarzenia w Olsztynie. Pijany Ukrainiec zjechał ciężkim samochodem. 26 osób rannych. Policja w Olsztynie chciała to zatuszować. Mówiła, cudzoziemiec. A tym cudzoziemcem był Ukrainiec. Zobaczcie państwo, jaka niesprawiedliwość jest w tym kraju. Gorsza jak zapisu. Szanowni państwo, dziękuję państwu za uwagę i chcę jeszcze podać komunikat. Jak wiecie, szanowni państwo, od 21 do 23 czerwca musicie wejść na stronę 2rp.info.pl. Tam jest bardzo ciekawe informacje i prosiłbym, żebyście się zapoznali. 3-dniowe spotkanie. Tam jest dokładnie opisane. Zapraszam państwa na to spotkanie, bo państwo się dużo więcej dowiecie. Dużo, dużo więcej. Także, drodzy państwo, Polski już nie ma. Nie ma Polski. Nie ma naszej ojczyzny. Są tylko zdrajcy. Dziękuję państwu za uwagę.